Cześć, z tej strony Farel, witam w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi kochani, dzisiaj podrasujemy sobie co nieco moje konto, ponieważ w sklepie pojawiły się przekozackie skiny, które zawsze chciałem sobie kupić. W sklepie mamy dostępne takie oto przebrania jak Sakura Spike, Viking Bull, Nocny Czarownik Mortis, Wyścigowiec Brock, który naprawdę jest przekozacki, do tego mamy Pomocnika Bulla oraz Nocnego Mecha Crowa. A żeby było ciekawiej, tym właśnie oto kołem fortuny zakręcimy sobie 3 razy, na który skin wypadnie, tego właśnie kupię. Więc moi drodzy, jeżeli chcecie kolejny odcinek, gdzie koło fortuny decyduje, jakie rzeczy kupuję ze sklepu, zostawcie pod tym filmem 10 tysięcy łapek, a dla mnie to będzie naprawdę wyraźny znak, że Wam się podoba tego typu odcinek. Tak samo jak podoba mi się gra The Cycle, w którą ostatnio bardzo często grywam. The Cycle jest grą całkowicie za darmo i jest do pobrania w sklepie Epic Games Stores i nie jest to gra Battle Royale. Oczywiście link do gry The Cycle macie w pierwszej linijce w opisie tego filmu. Mamy dostępne w grze 3 tryby: solo, pary oraz ekipę. Kiedy wybierzemy już jeden z trybów, musimy wybrać teraz frakcję: Korolewy, Ozyrysy albo ICA. Im gramy dłużej jedną frakcją, odblokowujemy coraz to nowe umiejętności. Wygląd postaci jest naprawdę bardzo rozbudowany. Mamy dostępne kilka rodzajów postaci: Prospektor, Czempion, Tropiciel, Szefuncio, Hazardzistka oraz Egzobiolog. Weźmy sobie na przykład Hazardzistkę i jak widzicie, możemy ją dowolnie modyfikować. Na przykład weźmy taki oto kostium. Wszystkie bronie, którymi posługujemy się na polu bitwy, możemy sobie dowolnie modyfikować, ale musimy na początku zebrać wymagane surowce, które możemy zdobyć podczas rozgrywki. Ponadto bronie posiadają różne skiny. Ja aktualnie używam skina z takim przekozackim smokiem. Jest cudowny. Każda frakcja posiada różne umiejętności. Jak widzicie, Korolewy posiadają barierę kinetyczną, która blokuje wszystkie wrogie ruchy. ICA posiada leczniczą aurę. Frakcja Ozyrys posiada natomiast atak precyzyjny, który powoduje bardzo duże zniszczenie na małym obszarze. Kiedy jesteśmy w poczekalni, musimy wybrać jedną z frakcji, której chcemy zyskać przychylność. Po wylądowaniu na planecie Fortuna trzymamy do zrealizowania 4 kontrakty: utrzymaj ferwor, ratuj drony, uruchom zasilanie w obiekcie, wykonaj odwierty w poszukiwaniu minerałów. Wszystkie punkty, które musimy odwiedzić, mamy zaznaczone na mapie, więc bierzmy się do działa. Pierwszy kryształ mamy przed nami, robimy odwiert i teraz bronimy się pod mobami, ponieważ są bardzo zdenerwowane, że chcemy pozyskiwać bardzo drogocenne minerały, które znajdują się na tej planecie. Pierwsza misja jest bardzo prosta, podnosimy i jak widzicie, mamy pół kontraktu zrealizowanego. Mamy kolejny kryształ, oczywiście z mobów lecą pieniążki, które nam się przydadzą w przyszłości, aby właśnie kupić jakąś nową broń. Jak widzicie, mamy już 379 golda, podnosimy nasz odwiert i pierwszy kontrakt mamy zrealizowany. Jeszcze kilka i możemy uciekać z tej planety. Mamy 515 golda, zamawiamy sobie od razu snajpereczkę i teraz będziemy bili, myślę, że około 700 punktów na sekundę. Poszukajmy sobie teraz jakiegoś gracza, z którym możemy się spaktować. Siemanko. Tak jest i teraz razem wspólnie będzie nam o wiele łatwiej eksplorować tą przedziwną planetę. O nie, brutal na mnie idzie. Będzie ciężko, mam nadzieję, że odeprę ten atak. Kolejny kontrakt zrealizowany. Pięknie. Statek ewakuacyjny nadleci za 10 sekund. Zamówmy sobie pojazd. No i lecimy. Okej, wysiadamy z pojazdu. Jesteśmy już prawie koło statku ratunkowego. Oczyśćmy tylko platformę lądującą. Kolejna misja zrealizowana jeszcze na sam koniec. Idealnie. I samolot przylatuje, moi drodzy. Broń w dłoń i biegniemy. Uciekamy z tej planety. Go, 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 go! Tak jest! Udało nam się uciec. Gra jest naprawdę mega świetna, super bawiłem się grając tą grę. Wy też sprawdźcie ją koniecznie. Link do pobrania gry macie w pierwszej linijce w opisie tego filmu. W tym momencie możecie zastopować film i napisać w sekcji komentarzy, jak myślicie, który skin dzisiaj kupię. Ja bardzo chciałbym kupić Nocnego Mecha Crowa, ponieważ specjalnie już uzbierałem 14 tysięcy gwiezdnych żetonów tylko po to, aby kupić ten skin. Dodatkowo Sakura jakby wypadła, naprawdę bym się nie obraził. Już nie przedłużam, losujmy. Okej, moi drodzy, losujemy, co wypadnie. Uwaga, uwaga. Brock! Tak jest, Brock! Super, będzie to już mój chyba czwarty skin do Brocka. Zobaczcie, moi drodzy, jaką ma przekozacką rakietnicę i w ogóle jaki to jest Elvis Presley nażelowany. Coś podobne ma włosy do mnie, co nie? Zobaczcie, prawie takie same jak moje. I jego rakietnica jest w stylu takiego samochodu Hot Roda. Dobra, kupujemy. Tak jest, moi drodzy, przecudownie. Wyścigowiec Brock znajduje się już w mojej szafce, więc teraz, moi drodzy, ubieramy nowy skin. Od razu wam pokażę, jakie skiny mam do Brocka. Mam plażowicza Brocka, mam zwykłego Brocka, wyścigowiec Brock właśnie został teraz zakupiony i mam dodatkowo Boombox Brock. Także, moi drodzy, mam chyba wszystkie możliwe skiny Brocków już zakupione. Bierzemy i gramy pierwszy meczyk. Jazda, moi drodzy, nowym hotrodowym Brockiem jest przekozacki.
Powiem wam, że jeszcze plażowy Brock też mi się mega podoba. Ale kurczę, ten ma coś w sobie, kurczę, skin. Taki wariacki jest. Nie wiem, co teraz zrobić. Ten Daryl tutaj czeka. Wiecie, czeka. Ja tutaj sobie. W sumie to będą skrzynkę. Mogę rozwalić. Bomba, bomba, bomba. Okej, okay. On nie wie, że mam ulta na 4 rakiety. Raczej Star Powera. Albo już to poczuł po prostu i wie. Bomba, bomba, bomba. Okej. Okay. I ten El Primo. Nie, co? Co? Co ja zrobiłem najgorzej? W ogóle nie w tym kierunku. Nie pójdę po tego Cuba, El Primo. Nie pójdę. Bo ja wiem, że ty się na niego właśnie czaisz i ty masz chyba tam w zanadrzu 5. Wow, cubesów, tak? Okej, okay. Poczekajmy na wariacika. Tutaj mam jeszcze Bu. Ja nie wiem, czy on przypadkiem nie będzie chciał mnie atakować. Dobra, ja muszę lecieć niestety. Uciekam i teraz, patrzcie, bomba. Trafiłem? Nie trafiłem. Dobra, trafiłem. Okej, leży. El Primo, nie, czemu on spultował? Dobra, może być. Generalnie może być powalonej, gościu. Nie jest źle. I sprawdźmy tutaj krzaki. Nie ma tego El Primo. Moi drodzy, 5-4 zadymiarzy już do końca. Jakaś Shelly pokonała Shelly. Mamy tego El Rudo Primo. Jest kozakiem. Podoba mi się ten skin mega. Na szczęście już mam go kupionego. Gdzie on jest? Tutaj, dobra. Ulcik nabity, super. Poczekajmy teraz na 4 rakietki, bo tutaj nie ma sensu w ogóle Brockiem grać, jeżeli nie ma wszystkich rakiet załadowanych. Bo jest to naprawdę mega trudne. Rakieta w Franka, tak jest. Tutaj troszeczkę poobijamy. Wyprzedzimy strzał. No i moi drodzy, pierwszy winek naszym rewelacyjnym Brockiem. Zostawcie łapeczkę w górę. A teraz losujemy drugiego skina. Losujemy, moi drodzy, jestem ciekaw, co wypadnie. Dajcie kruka, dajcie kruka. Tak jest, jest nocny mecha kruk. O to chodziło. No nie chcę nic mówić, mordeczki, ale jestem mega zadowolony. Jest to moja pierwsza postać, którą kupię za gwiezdne żetony i wydaję w tym oto momencie 10 tysięcy gwiezdnych żetonów, więc moi drodzy, łapeczka musi być zostawiona pod tym filmem i suby koniecznie, ponieważ będziemy robili coraz więcej odcinków z losowania przedmiotów przy pomocy koła fortuny. Okej, okay, kupujemy, let's go! Tak jest, nocny mecha crow trafia na moje konto. Zobaczcie, moi drodzy, jakie mam teraz skiny w kruku. Mamy z Feniksa kruka, przekozacki jest ten skin, zwykły kruczek i nocny mecha crow. O tak, o tak. Sprawdźmy teraz, jak się sprawdzi w powietrznych fantazjach. Okej, moi drodzy, lecimy meczyk naszym nowiutkim przekozackim kruczkiem. Jest świetny, po prostu jest świetny. Mamy pierwszego Power Cubesa. Nowe grafiki są. Nowe dźwięki w tej postaci są. Zobaczcie, nawet jak rzuca, to są nowe grafiki. Super, super. Fajnie, że tego kruka takiego zrobili na wzór Transformersów. Mi mega przypomina Optimus Prime'a. Ale moi drodzy, teraz jakoś fajnie by się przydało jeszcze gierkę wygrać. Tu jest jakiś kruczek. Raz, dwa, trzy. Dobra, dostał. Ta Shelly go chyba pojedzie, czy nie? Tu trochę auto aimowała. Kurczę, Daryl. Dobra, porobiła go jak chciała. Kruczek tutaj porobiony też. Kolejny Daryl. Ja muszę niestety, przyjacielu, uciekać. Uciekaj, Farel! Tak jest, udało mi się uciec. Co za dymka? Co za dymka? Nie mam pytań. Okej, okay. 4 Power Cubesy. Powiem wam, ciężko. Ciężko, dawno nie grałem krukiem. Zapominam, że on ma tak mało życia. I nie wiem teraz, co mam zrobić. Czy tutaj kogoś nie ma? Przypadkiem nie ma. Jest ten Daryl i trzeba go zrobić. Trzeba go zrobić. Dostał, dostał. On pada. Okej, okay, najsik. Ten ból, 5 Power Cubesów. Będzie mocny, będzie mocny. Poko jest u góry, tak? Na trzecim. Tak, jest poko na trzecim. Ten ból co? Będzie ich czyścił, czy nie? On ma ulta? Nie ma ulta na szczęście, ten poko. Dobra, on jest robiony. Jest taki słabszym graczem, widzę ten poko. Okej. Okay. Tego Jinka tylko trzeba było teraz ładnie zrobić. Tak. Znaczy, w sumie wiesz co, Jin? Dawaj się, steamujemy na tego bula. Ten ból ma więcej życia. Dawaj go, Hama. Tak jest. Lecimy z tym bólem ostro. Nie czajmy się, nie czajmy się. Tak jest, będzie teraz o wiele łatwiej wygrać. Cek, jeszcze skoczymy na teraz na Gina i moi drodzy, generalnie udało mi się ugrać pierwsze miejsce. Po raz kolejny przecudowny skin. Polecam jak najbardziej, jeżeli macie gwiezdne żetony. A teraz przejdźmy do losowania trzeciego skina. Moi drodzy, mamy kolejny skin, a jest nim Sakura! Tak jest, mój ulubiony skin.
W sensie teraz będzie moim ulubionym, ponieważ zawsze go chciałem mieć. Do Spike'a mam tylko jeden zwykły, podstawowy skin, ale ta Sakura jest po prostu przecudowna. Wszyscy wspierający, którzy mają wykupioną taką opcję u mnie na kanale, mają na przykład możliwość wysyłania emotki w postaci Sakury. Jest po prostu przecudowna. Ale oczywiście musimy sobie przedtem kupić troszeczkę gemów. Okej, mamy gemy za 5 dyszek zakupione i kupujemy Sakurę Spike'a. Pięknie, pięknie, o to chodzi. Wow. No, muszę aż go szybciutko ubrać i przymierzyć, jak on wygląda w nowym ubranku. No jest kozacki, jest kozacki. Do tego mam jeszcze dwa star powery, więc sobie weźmiemy chyba podkręconą piłeczkę. Ten star power jest naprawdę OP. Sprawdźmy, jak mi pójdzie. Lecimy, moi drodzy, naszym różowiutkim kaktusikiem. Zawsze na niego mówię ogóreczek. Zobaczcie, jak on nawet się irytuje, kiedy rzuca kwiatkiem, bo to jest kwiatek, tak, tak. To chyba nawet są kwiaty... wiśni? Czy to jest jakiś kwiat po prostu kaktusa? Chyba kaktusa. Zobaczcie, rzucam, to ma taką tą chińską emotkę na czole zawsze. Aorta, ja się śmieję, że to jest aorta komiksowa. I nad nim wyskakuje to, że się niby irytuje. Przecudowny. I zobaczcie nawet, jak ataki się kończą, to plasterki na końcu ataku się pojawiają. Czyli ten skin... A! El Primo, witam pana. Ten skin jest naprawdę mega dopracowany. I jak najbardziej polecam, jeżeli chcecie jakiegoś skupić sobie skina do Spike'a, właśnie Sakurkę. W ogóle tutaj jest jakaś klepa. No idę tam się dołączę do tej klepy. Dzień dobry, panie kolcie. Bomba, bomba. Ładnie. Poczekajmy teraz troszkę. Musimy go fajnie zaskoczyć, tego kolta. Hop, ulcik i dwa strzały. Leży. Nice. Zobaczcie, jak to jest mocarne combo. Bomba, bomba. Ej, przyjacielu. Przyjacielu, nie fisiuj, tak? Nie fisiuj. Dodatkowo ten drugi star power jeszcze jest leczącym, ale ta podkręcona piłka jest naprawdę świetna. Więc jeżeli maksujecie jakąś postać z legendarnych, to polecam Spike'a. Jest to moja jedna z ulubionych postaci. Długo była ulubioną postacią, teraz bardzo fajnie mi się gra Sandy. Wow, ten El Primo uciekł, ale dostał i patrzcie, dokręcam go, leży. Widzieliście tą akcję? Przecudowny mój różowy ogóreczku. Patrz, kolejny Sakura gdzieś tam jest. Ej, siema ziomek, dawaj tego. Razem zagramy, co tego mecza. Ej, co tu się stało? Ból wyskoczył z krzaku, czy wy to widzieliście? Jakim cudem ja to przeżyłem? Nie mam pojęcia. Okej, kończę go. I teraz dwa spajki będą się klepały. O, ma 6 power cubesów. A ja mogę mu dokręcać troszeczkę z... też ma podkręconą piłkę? Nie ma podkręcenia. Dobra, ja będę mu bardziej puncze większe wciskał. Czy mi się uda to wygrać? No niestety, okazał się lepszy. Nie udało mi się wygrać, ale drugie miejsce i tak dobre. 8 puszek trafia na moje konto. Generalnie jestem naprawdę zadowolony. Więc moi drodzy, to by było na tyle z tego odcinka. Ja mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, oczywiście zostawiajcie łapeczki w górę. 10 tysięcy łapek w górę i nagrywamy kolejny odcinek, gdzie koło fortuny decyduje, jakie przedmioty ze sklepu kupuje. Nawet się fajnie rymuje, a człowiek tego nie czuje. Ja dziękuję jeszcze raz wszystkim za uwagę. Widzimy się już w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, Zadymiarze. Cześć!